Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak właśnie jest napisane, że Mesjasz ma doznać cierpień i trzeciego dnia powstać z martwych, że wszystkim narodom ma zostać ogłoszone nawrócenie w Jego imieniu dla odpuszczenia grzechów. Zaczynając od Jeruzalem, wy będziecie świadkami tych rzeczy. A oto ja posyłam do was ową obietnicę mojego Ojca. Wy teraz zostańcie w tym mieście, dopóki nie odziejecie się mocą z wysokości. Wyprowadził ich poza mury, aż pod Betanię. Tam, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. I właśnie wtedy, kiedy ich błogosławił, odłączył się od nich i zaczął się unosić ku niebu. Oni pokłonili się mu i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przez cały czas przebywali na terenie świątyni i wielbili Boga. Kiedy dzisiaj przeczytałem ten fragment Ewangelii, który jest wyznaczony na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, bo dzisiaj obchodzimy uroczystość, tę właśnie uroczystość. Teoretycznie powinniśmy ją obchodzić miniony czwartek minęło 40 dni od zmartwychwstania Pańskiego, ale już od wielu lat, z tej racji, że czwartek nie jest dniem wolnym od pracy, to święto Wniebowstąpienia Pańskiego przeniesione jest na tę dzisiejszą siódmą niedzielę wielkanocną. I kiedy właśnie przeczytałem dzisiaj tę Ewangelię, żeby przygotować ten komentarz, tę homilię, przypomniało mi się wniebowstąpienie, wniebowzięcie właściwie, tak trzeba powiedzieć, wniebowzięcie Eliasza. To jak Eliasz został wzięty do nieba. Może przeczytam opis tego. Rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: Ojcze mój, Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył w wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Uczniowie proroków, którzy byli w Jerychu, ujrzeli go sprzeciwka i oświadczyli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Myślę, że to się samo nasuwa, że ten opis wniebowzięcia Eliasza jest zapowiedzią wniebowstąpienia Pana Jezusa. Że ten płaszcz, który spadł z góry od Eliasza, kiedy on wstępował do nieba, jest symbolem Ducha Świętego.
Pan Jezus wstępuje do nieba po to, żebyśmy zostali obdarowani jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy niż byliśmy obdarowani wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po tym świecie. To nie jest tak, że szczyt obecności Bożej na tym świecie był wtedy, kiedy Jezus chodził po tym świecie. Szczyt obecności Bożej jest teraz. To jeszcze będziemy o tym sobie mówić, kiedy za tydzień będziemy przeżywać uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ale to dzisiejsze święto, święto Wniebowstąpienia Pańskiego, myślę, że tak dość naturalnie stawia to pytanie. W każdym razie mi to święto przypomina o tym pytaniu, czy rzeczywiście było konieczne, żeby Pan Jezus wstąpił do nieba, czy musiał właśnie jakoś tak rozstać się z nami, zostawić nas w ten sposób. Czy nie byłoby lepiej, żeby On został na tym świecie, tak jak był wcześniej, właśnie taki zmartwychwstały, by to chodził tak tu, to tam, po tym świecie, by się pojawiał jako ten zmartwychwstały. Czy to nie byłoby lepiej? Jestem przekonany, że nie. Jeżeli jakoś tak trudno jest nam zobaczyć, że teraz mamy do czynienia od 2000 lat, od zesłania Ducha Świętego, mamy do czynienia z kulminacją Bożej obecności w tym świecie. Jeżeli tego nie potrafimy zauważyć, to myślę, że bierze się to z tego, że po prostu w ogóle jakoś tak pomijamy obecność Ducha Świętego. Bo to, że Duch Święty jest i że mamy do czynienia z kulminacją Bożej obecności na tym świecie od grzechu Adama, ta kulminacja trwa, tak jak powiedziałem, od 2000 lat, od zesłania Ducha Świętego, to nie przesądza o tym, że my tego będziemy doświadczać. Bo żeby tego doświadczać, żeby doświadczać tej Bożej obecności, to na tę Bożą obecność trzeba się otworzyć. Na tego Ducha Bożego, na tego Ducha Świętego trzeba się otworzyć. Trzeba go przyjąć. Trzeba go wziąć. Trzeba wziąć ten płaszcz Elizeusza, którym jest Duch Święty, Eliasza, przepraszam, płaszcz Eliasza, którym jest Duch Święty i go na siebie założyć. A to nie jest wcale takie proste. To wymaga wiele od nas. Wymaga, żebyśmy wiele zostawili, wiele porzucili, żebyśmy się uwolnili od naszych własnych jakichś koncepcji, czasem może i planów, żebyśmy pozwolili Panu Bogu właśnie zakwestionować jakieś nasze przekonania, zamierzenia, plany. Oczywiście to nie jest tak, że kiedy Duch Święty przychodzi, to wszystko wywraca w naszym życiu do góry nogami. Na ogół nie. Nie każdy jakby tego potrzebuje. Może być tak, że czasami ktoś będzie tego potrzebował. Ale generalnie myślę, że nie. Natomiast na pewno potrzebne jest takie uwolnienie się jednak mocne od przynajmniej przywiązania do różnych naszych planów, koncepcji, pomysłów, nie wiem, na życie, na to, co ma być, czego nie ma być w naszym życiu. To jest potrzebne, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego w pełni i przez to, żebyśmy też mogli w pełni doświadczać Bożej obecności, tej kulminacji Bożej obecności. Tak, wniebowstąpienie Pana Jezusa jest początkiem czy przygotowaniem do kulminacji Bożej obecności w świecie. A ona się zaczyna od zesłania Ducha Świętego.
pożyteczne jest dla nas odejście Pana Jezusa, to też słyszeliśmy w poprzednich dniach. Nawet jeżeli jest momentami trudne, choć jak czytam tę dzisiejszą Ewangelię, to widzę, że apostołowie pokłonili się Jezusowi i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że się wpatrywali w niebo jeszcze długo. W każdym razie na tyle długo, że anioł jakiś zwrócił im uwagę. Nie stójcie tak, nie wpatrujcie się w niebo. Po co? Idźcie, głoście Ewangelię. Idźcie, przygotujcie się na przyjście Ducha Świętego. Natomiast jednak ewangelista Łukasz mówi, że oni z radością wracali. Nie płakali. Nie płakali, nie rozpaczali, tym bardziej po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Bo rzeczywiście wniebowstąpienie Pana Jezusa nie jest powodem do smutku. Absolutnie nie. To nie jest żadna śmierć Pana Jezusa. Oni już ją przeżyli wcześniej. Teraz Pan Jezus kontynuuje swoje dzieło, dzieło zbawienia. I Jego wniebowstąpienie jest elementem tego dzieła, jest składnikiem, punktem tego dzieła zbawienia. Natomiast nie jest to jeszcze ostatni punkt. Ostatnim punktem, taką właśnie kulminacją, jest zesłanie Ducha Świętego, ale to też jeszcze nie jest koniec działania Pana Jezusa. Właśnie mocą Ducha Świętego Pan Jezus jeszcze intensywniej jest obecny i działa w tym świecie, chociaż wstąpił do nieba.